Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Bertany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy w momencie, gdy rozpoczyna się oczywiście piąty rozdział, czyli równowaga. Prawdopodobnie jesteśmy w klasztorze Adanosa, a Marvin jest aktualnie nie wiem gdzie, bo coś się ewidentnie zbugowało. Tak, to ja. Marvin był pod podłogą. A to ciekawe. Natomiast musiałam go wyciągnąć i mamy tutaj kogoś. Jest to Riordan. W końcu się obudziłeś. Riordan? Od kiedy jesteś magiem? Czyli mnie pamiętasz? Dobrze, bardzo dobrze. Martwiłem się, że możesz doświadczyć utraty pamięci albo szoku po tym wszystkim, co przeszedłeś. W każdym razie, chyba nie myślałeś, że zamierzam całe swoje życie spisywać magiczne zwoje. W końcu mogę naprawdę pomagać ludziom. Gdzie jestem? Co się stało? Spokojnie. Już jesteś bezpieczny. Nic ci nie grozi. Znajdujemy się w klasztorze magów wody. Na małej wysepce obok Archolos. A konkretniej w lecznicy klasztornej. Kessel przeniósł cię tu zeszłej nocy na własnych ramionach. Zdążył jedynie powiedzieć, że zostaliście zaatakowani przez ludzi Volkera i cały wodny krąg nie żyje. A później sam zemdlał z wycieńczenia. W jakim stanie jest Kessel? Niestety znacznie gorszym niż ty. Sam Adanos musiał wlać w niego siły, żeby dotarł z tymi wszystkimi ranami aż tutaj. Trafiło go kilka bełtów, a upadek z wysokości tylko dokończył dzieła. Robimy wszystko, co możemy, by uleczyć jego ciało, ale niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu. Jestem pewny, że za kilka tygodni Kessel będzie już mógł z nami rozmawiać. Gdzie są wszystkie moje rzeczy? Przeor osobiście nakazał zamknąć całe wasze wyposażenie w komnatach arcymagów. Zna on Kessela od jego bardziej spontanicznej strony, dlatego chciał uchronić was przed kolejnymi pochopnymi decyzjami. O ile odzyskanie wyposażenia na własną rękę raczej jest niemożliwe, o tyle nie musisz się obawiać, że utracisz cokolwiek ze swojego dobytku. Gdy tylko wyzdrowiejesz, odzyskasz wszystko, co do ciebie należy. Okej. Ten cały przeor wie o tym wszystkim, co się wydarzyło? Oczywiście. Przekazaliśmy mu wszystko, co powiedział Kessel. Niestety, nie było tego zbyt wiele. Przeor zdecydował, że ostateczną decyzję w sprawie dalszych działań podejmie dopiero wtedy, gdy porozmawia z Kesselem, ale ten najpierw musi wydobrzeć. Powinieneś wiedzieć, że większość magów w klasztorze pamięta Volkera jeszcze jako młodzieńca, gdy sam dorobił się fortuny i chciał naprawiać świat. Kessel od lat próbował sprawić, by przejrzeli na oczy. Niestety, bez większych sukcesów. Musimy jak najszybciej powstrzymać lichwiarza. Spokojnie. W tym stanie nie powstrzymasz nawet chrząszcza. Jeśli masz opuścić mury klasztoru, to najpierw musimy doprowadzić twoje ciało do dawnej sprawności. Potrzeba do tego wielu dni rozsądnego treningu i odpoczynku, tak by nie nadwyrężyć wyniszczonego organizmu. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu na leczenie? Kessel uratował mnie już dwukrotnie, nie mogę go zostawić w takim stanie. Tak jak mówiłem, nie każdą ranę da się uleczyć w ciągu kilku chwil za pomocą magii. Czary obciążają organizm. Użycie ich na was mogłoby mieć katastrofalne skutki. Cudem uniknęliście śmierci i powinieneś się z tego cieszyć, jednak potrzebujecie czasu, a Kessel w szczególności. W takim razie oddajcie mi moją broń. Dokończę tę sprawę. Widzę, że nie ustąpisz. Przynajmniej dopóki nie zrobisz krzywdy albo sobie, albo komuś. Nie będę ukrywał, że się tego spodziewałem. Właśnie dlatego, gdy czekałem, aż się obudzisz, pomyślałem o pewnej miksturze, która mogłaby pomóc wam wrócić do zdrowia znacznie szybciej, ale... Ale? Ale to pewnie tylko taka klasztorna legenda. Legenda o recepturze, którą usłyszałem, będąc jeszcze młodym nowicjuszem. Rzekomo jej autorem był Dagobert, niezwykle uzdolniony alchemik. Mag Rierul próbował przez wiele lat ją odtworzyć, ale zniechęcony brakiem sukcesów, ostatecznie porzucił pracę. Może gdyby na tę recepturę spojrzała świeża para oczu, to coś udałoby się ustalić. Jak mam go przekonać do pomocy? Rierola? Możesz spróbować,
ale już jest tak stary, zrzędliwy i leniwy, że wątpię, by coś z tego wyszło. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jesteś spoza klasztoru. Nie możesz sam z nim porozmawiać? Uwierz mi, próbowałem, gdy tylko przeszedłem próbę wody. Rierol chyba obawia się, że receptura ostatecznie okaże się nic nie warta i poświęcił większość swojego życia na mrzonkę. Albo co gorsza, wyjdzie na to, że to nie on, a ktoś inny zdoła ją rozszyfrować. Tak czy inaczej, mijałem Rierola na parterze, gdy szedłem cię odwiedzić. Może dalej tam jest, spróbuj się do niego przejść. Rozprostowanie kości dobrze ci zrobi. Tylko pamiętaj, nie przemęczaj się. Mhm, z deszczu pod rynnę. Doszło do mnie. Dzięki Riola, że mi otworzyłeś drzwi w sumie. A będzie jeszcze okay. Gorzej. Nie wiem, czy jest sens sprawdzania góry. Riolian poszedł na dół, więc może my też pójdziemy. Jak się czujesz, chłopcze? Słyszałem o tym, co się wydarzyło. Spokojnie. Znajdziemy winnych i upewnimy się, by odpowiedzieli za swe występki. Dziękuję za troskę, mistrzu. Słyszałem, że pracowałeś kiedyś nad recepturą Dagoberta. Nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur. Receptura Dagoberta to bajka, którą wymyślili sobie wieśniacy. Mikstura lecząca wszystkie rany? Przecież to niedorzeczne. Pewnie masz gorączkę młodzieńcze. Najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej wrócisz do łóżka. Mhm. Marvin, to ty? Początkowo nie poznałam cię z tą blizną na twarzy, ale głos wydawał mi się jakiś znajomy. Jaką blizną? Anna? Wiedziałam, że też mnie rozpoznasz. Powiedz mi, co ci się stało? Wyglądasz, jakby dopadło cię całe stado wilków. Wraz z przyjacielem zostaliśmy zaatakowani przez bandytów. Te parszywe dranie są zmorą tej wyspy. Sama nieomal padłam ofiarą jednego z nich. Chciałam wyruszyć do miasta, by poszukać dla siebie jakiejś lepszej pracy niż to, co proponowali nam w Silbach. Po drodze spotkałam jakiegoś miłego gońca z gildii kupieckiej. Obiecał, że zaprowadzi mnie prosto do miasta. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że zaczynamy schodzić z głównego traktu. Więc zaczęłam sugerować, że może resztę trasy przejdę już sama. Wtedy zaczęło robić się naprawdę nieprzyjemnie. Na szczęście w ostatniej chwili znikąd pojawił się facet w skórzanej zbroi, który jednym ruchem drewnianego kija ogłuszył tego bandziora. Nie chciał mi podać swojego imienia, ale powiedział mi jedynie, że jest pokornym sługą Adanosa i zaprowadzi mnie tam, gdzie będę bezpieczna. Tak właśnie trafiłam do klasztoru. Magowie zajęli się moimi ranami, a gdy zaczęłam czuć się lepiej i widziałam tutaj tych wszystkich ludzi w beznadziejnym stanie, nie mogłam tak po prostu siedzieć i nic nie robić. Pomagałam przy rannych, trochę prałam i sprzątałam, a nawet gotowałam dla chorych. Jeszcze kiedyś bym o tym nie pomyślała, ale dziś czuję, że spełniam się w pomocy innym. Mhm. Cieszę się, że wyszłaś z tego cało. Mam nadzieję, że ty też się jakoś trzymasz. A co z twoim bratem? Udało ci się go odnaleźć? Niestety Jorn nie żyje. Tak mi przykro, Marvin. Nie miałam okazji go bliżej poznać, ale wydawał się bardzo dobrym i uczciwym człowiekiem. Gdybyś potrzebował kiedyś o tym porozmawiać, to wiesz, gdzie mnie szukać. Jest pewna rzecz, o którą chciałbym cię prosić. Jasne, Marvin. My, uciekinierzy, musimy się trzymać razem. Mag Rierol jest w posiadaniu pewnego przepisu, dzięki któremu mógłbym znacznie szybciej wrócić do zdrowia. Niestety udaje, że o niczym nie wie. Ledwo chodzę i nie uda mi się go zdobyć samemu. Ale może ty mogłabyś się za nim rozejrzeć. Nawet nie wiem, gdzie znajduje się kwatera mistrza Rierola. Poza tym niezbyt znam się na recepturach, nawet nie wiedziałabym, czego szukać. Mogę sprawdzić dla ciebie, gdzie znajduje się jego kwatera. Gdy poczujesz się lepiej, będziesz sam mógł tam pójść i ją sprawdzić. Jak leci? Nigdy nie zrozumiem, czemu... Okej. Moment, blizna na twarzy? Marvin ma jakąś bliznę? Nie zwróciłam uwagi. O cholera, mamy faktycznie.
I to nawet chyba dwie blizny. Takie pytanie. Myślę, że niektórzy załapią, albo ci, co już grali w kroniki. Nie przypomina wam kogoś Marvin? Jakiejś postaci? Skotyka 1? Mi się wydaje, że... Hej, ty! Że jak najbardziej. Okej, możemy z nim pogadać o magach wody i o klasztorze, ale chwilowo raczej nie chciałabym tego raczej robić. Mamy jakiś plan. Anna obiecała, że sprawdzi, gdzie znajduje się pracownia i Rierola. Jeśli do tego czasu zdążę poczuć się lepiej, sam się za to wezmę. Póki co muszę odpocząć. To co, to chodźmy na górę, w takim razie się przespać. Czyli co, ta blizna by nam się zrobiła, jak skakaliśmy, tak? Na to by wyszło. No dobra. No bo żadnego pojedynku nie mieliśmy takiego, żeby nam się to zrobiło. Chodźmy więc spać do rana. Czy tam do kiedyś tam? Może kiedyś się obudzimy. Będziemy się czuli chociaż troszkę lepiej. Koszmary senne nie pozwalają ci należycie wypocząć. O, proszę bardzo, już możemy lepiej biegać. Czuję się dziś trochę lepiej. Może uda mi się zdziałać więcej w sprawie tego przepisu. Powinienem poszukać Anny. Dobra, skoro teraz już nie kulejemy, to też możemy się rozejrzeć tutaj. Przydałoby się parę wytrychów. No tak, nie mamy przecież teraz kompletnie niczego. Właśnie miałam iść cię odwiedzić. Jak się dzisiaj czujesz, Marvin? Szczerze mówiąc, dzisiaj czuję się już całkiem nieźle. Miło mi to słyszeć. Miejmy nadzieję, że jeszcze kilka dni i wrócisz do pełni sił. Jeśli chodzi o tę sprawę, o której rozmawialiśmy wczoraj, wiem już, gdzie jest pracownia Rierola i mogę cię tam zaprowadzić. Okej. Mogę tak po prostu wyjść z lecznicy? Priordian poinstruował nowicjusza, że powinieneś odbyć w ciągu dnia spacer, więc nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Kazał ci także przekazać tę szatę, żebyś nie biegał na zewnątrz w tych starych, zniszczonych ubraniach. Okej, to miło. Okej. Wybacz, chyba jesteś ostatnią osobą, która nadawałaby się do życia w klasztorze. No i ten niebieski, to chyba nie twój kolor. Nieważne. Nie traćmy czasu i chodźmy. Tylko pamiętaj, że w klasztorze mają dziś jakiś dzień ciszy. Więc nawet nie próbuj wbiegać do losowych pomieszczeń, czy komukolwiek przeszkadzać. Okej. No faktycznie wyglądam dosyć dziwnie w takiej szacie nowicjusza. Dobra. Też będziemy mogli zwiedzić ten klasztor, tylko no ja potrzebuję swojego EQ. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zawołam Rierola i powiem, że potrzeba pomocy w lecznicy. Ty wejdziesz wtedy do środka i poszukasz tego swojego przepisu. Ukryj się tam i poczekaj, aż odejdziemy kawałek. Okej. To co, zróbmy F5. Okej, czyli tutaj ma swoją pracownię. No, potrzebny nam będzie ten przepis, to jest na pewno istotne. I jakieś wytrychy by się przydały, cholera. Pomocy! Nie może być dnia, żeby choć jeden z nich się nie udusił. Okej. To co, może sobie przykucniemy, nie? I tu ptamy. Mam tylko nadzieję, że zdążymy się tutaj przekraść i się rozejrzeć. Jest kuferek. I są też jakieś książki. Kufra to ja nie otworzę. O, proszę bardzo, eliksir ducha, wzmocnienia ducha, many. Okej, możemy otworzyć. Receptura Dagoberta, esencja many, światło, chrząszcz, spowolnienie i powiększenie... Boże, powiększenie? Zmniejszenie pewnie potwora. Ale ja bym się jeszcze tu rozejrzała. I są jeszcze regały na książki, tu mogą być jakieś rzeczy. No, no właśnie. Gdybym była magiem, to bym się ucieszyła z tej książki. Wybrzuszona księga. No, proste regały na książki, to też może być coś ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego. Naprawdę, Marvin? Myślałam, że jakieś książki będziemy czytać fajne. A ty tak po prostu uznałeś, że nic tu nie ma.
No dobra. Nie ma tu nic ciekawego. Serio? Ja liczyłam, że będzie tutaj coś fajnego. Może chociaż tu? Nie ma tu nic ciekawego. Nie, same księgi dla magów. Dobra, możemy już się raczej przestać skradać. Schowajmy się tutaj w tym zaułku. Dobrze jest mieć mistrza, bo momentami nie musimy, wiecie, korzystać z wytrychów, a możemy już coś otworzyć. Dobra, to co, przeczytajmy sobie tą recepturę, ale jeszcze się napijmy eliksiru ducha. W ogóle, no ta szata całkiem nieźle. Jeszcze ta wybrzuszona księga też. O kurczę, eliksir ducha w niej był. I czar. Oryginalna receptura mistrza Dagoberta, ledwo można coś z niej odczytać. Nawet nie mogę jej przeczytać. Zwój otwierania zamków. Teraz powinienem bez problemu otworzyć ten kufer. Ach, bo to w ten sposób miało być, tak? No oczywiście... Ja już tutaj otwierałam, nie? Tu jeszcze jest jakiś regał. Nie ma tu nic ciekawego. Czy ja nie zbugowałam właśnie sobie gry? Może ją wsadzę i... wyjmę, nie? Cholera jasna, nie wiem. Chyba, że do Jordiana muszę na przykład z nią iść. Nie wiem, nie podoba mi się to, że mi się coś zbugowało ewidentnie. Może poradnik coś pomoże? Okej, okay, do Jordiana mamy wrócić, no to w porządku. I czy to było tutaj? Tak. Ej, ty! Widzę, że możemy też porozmawiać. Udało mi się zdobyć recepturę. Ciszej, bo jeszcze nas usłyszy. Widziałem, jak kręcił się przed chwilą na parterze lecznicy. Dobrze, pokaż ten przepis. Interesujące. Samo przygotowanie mikstury nie wydaje się bardzo skomplikowane. Po prostu ma sporo kroków, które trzeba dokładnie wypełnić. No, jest też kilka nieścisłości, jeśli chodzi o składniki. Mhm. Nie traćmy czasu, róbmy ten eliksir. Nie tak szybko. Najpierw muszę rozgryźć, co zrobić z tymi brakującymi ingrediencjami. Kilka wygląda na błędy w tłumaczeniu, a część z nich jest nie do zdobycia w naszych rejonach. Będę musiał dokładnie przeanalizować ten przepis. Przyjdę do ciebie jutro i zastanowimy się, co dalej. Na dziś wystarczy ci wrażeń. Pora na odpoczynek. Lichwiarz ciągle jest na wolności, a ja mam spać? Nie dostrzegasz lekcji, jakiej udziela ci pobyt w klasztorze? To właśnie pochopne działania i chęć natychmiastowej zemsty doprowadziły ciebie oraz Kessela do aktualnego stanu. Adanos jest bogiem równowagi i zaprowadza ją na świecie za sprawą swoich żywiołów oraz nas, ludzi. Nie ma takiej siły, która mogłaby się oprzeć jego sprawiedliwości. Przestań na chwilę biec. Pozwól sobie odetchnąć, nabierz sił, czekając na przypływ. Wtedy będziesz miał ze sobą nie tylko dawną sprawność, ale i rozwagę. No dobra, no to w takim razie chodźmy spać. Przydałyby się wytrychy właśnie. Tylko gdzie ja takie coś znajdę w klasztorze? Dobre pytanie. Też trzeba się tutaj będzie rozejrzeć po tym całym klasztorze. No bo nie wiem, czy później będziemy mogli z powrotem tu wejść. Wyspany? Z każdym dniem wyglądasz coraz lepiej. Czego nie można powiedzieć o tobie? Wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Bo tak właśnie było. O matko, od rana pracowałem nad tą recepturą i chyba sam Adanos czuwał nad mym umysłem, bo nie tylko nie zasnąłem, ale i udało mi się ostatecznie odczytać ten przepis. O kurczę. To jak? Możemy już ją przygotować? Tutaj pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, do sporządzenia wywaru potrzeba sporo składników. Chwilę mi zajmie skompletowanie całej listy tak, by nie wzbudzić podejrzeń reszty magów. Większy problem będzie jednak ze stołem alchemicznym. Dlaczego? Nie możemy użyć czyjegoś stołu? I ryzykować, że ktoś się dowie o naszych poczynaniach? Równie dobrze możemy wyrzucić recepturę do morza. Część składników powinienem mieć jeszcze z czasów ćwiczeń w nowicjacie,
ale jest kilka, które musisz pomóc mi zdobyć. Czemu nagle zależy ci na zrobieniu tej mikstury? Nie tylko tobie zależy na wyleczeniu Kessela. To dobry człowiek i bez niego Archolos znajdzie się naprawdę w trudnej sytuacji. Mając to na uwadze, doszedłem do wniosku, że powinien zacząć podejmować działania najszybciej, jak tylko się da. Oprócz tego eliksir Dagoberta stanowi dla mnie dobrą okazję, bym udowodnił tym wszystkim starym i zrzędliwym magom, jak dobrym jestem alchemikiem. Mhm. Bierzmy się do roboty. Spisałem dla ciebie krótką listę potrzebnych elementów wyposażenia i miejsc, gdzie możesz je znaleźć. Opracowanie sposobu na ich zdobycie pozostawiam tobie, ale pamiętaj, jeśli zostaniesz przyłapany na kradzieży, to będziemy mieli wielkie kłopoty. A, jeszcze jedno. Większość mieszkańców klasztoru została poinformowana, że nie jesteś nowicjuszem. Ale gdyby jakiś stary mag się co do ciebie pomylił, to nie musisz wyprowadzać go z błędu. Okej. Czyli możemy faktycznie udawać nowicjusza, jeżeli już ktoś się pomyli. Z deszczu pod rynnę. Muszę zebrać teraz wszystkie przedmioty z listy. Almanach miar alchemicznych, najprawdopodobniej w bibliotece. Drewniany moździerz, mogą mieć go nowicjusze, alembik, podziemne magazyny, miary alchemiczne, podziemne magazyny, spory kociołek do zdobycia w kuchni. No dobra. To co, myślę, że możemy się tutaj porozglądać. W tej lecznicy raczej niczego nie ma. Nie wiem, czy ja mogę sobie brać takie eliksiry lecznicze? Niech się widzę nie focha na to. Także... Hej! W ogóle Anna też się tutaj, widzę, modli. Magowie nie mają problemu z tym, że kobieta biega po klasztorze? Przez klasztor przewija się naprawdę dużo ludzi. Dawniej podobno był całkowicie zamknięty dla obcych. Ale po tym całym odcięciu się od świata zewnętrznego nie mieli nawet jak wypełniać ślubów pomocy ubogim. Teraz biedni i chorzy mogą znaleźć schronienie i opiekę. Jedna kobieta i do tego pomocna chyba nie robi im różnicy. No chyba nie. Dobra, czyli tutaj raczej na razie niczego nie znajdę. Co tu się dzieje? Curtis. Hej, ty. Próbuję zebrać jak naj... Okej. Co tu się dzieje? O co chodzi z tymi winogronami? To trochę taka nasza klasztorna tradycja podczas zbierania winogron. Ten nowicjusz, który zbierze najwięcej winogron, nie musi pomagać podczas jesiennych porządków. Co roku wygrywam ten konkurs, ale tego lata przybył do nas ten nowy chłopak. Chyba musiał pracować na jakiejś winnicy, bo zbiera winogrona, jakby robił to od dziecka. No i co? Pożyczysz mi swój moździerz, jeśli ci z nim pomogę? Niech będzie, ale pamiętaj, żeby nie zrobić mu krzywdy. Tu, w klasztorze, bójki nie są tolerowane. A wy co teraz robicie, jak nie bójkę? Zawodnicy są gotowi? Coroczny konkurs zbierania winogron, czas zacząć! Okej, czyli rozumiem, że mam pozbierać trochę też winogron. Nie? A może muszę gościa po prostu zagadywać? Ej, nie mogę. Okej. Dobra tam. Podejrzewam, że ten moździerz też można na spokojnie ukraść, więc to raczej nie problem. Nie mam mojej telekinezy, więc będzie z tym troszeczkę też trudniej ze wszystkim. Tutaj może coś znajdziemy. Jest kufer. Przydałoby się parę wytrychów. Cholera, a ten otworzę? Otworzę. Trochę ziółek zawsze się przyda. A może tutaj coś przy tych beczkach, za beczkami? No nie. A tutaj coś jeszcze będzie po drugiej stronie? Trzeba przyznać, że naprawdę fajna muzyka też jest w tym klasztorze. No nie, tutaj niczego nie ma. Okej, widzę, że też mogę skakać za pomocą akrobatyki. To jest na pewno jakiś plus też. Tu nie wejdę. Okej, no to widzę, że musimy iść dalej chyba teraz. O,
odnośnie tego konkursu, to ja coś mogę zrobić? Musi być jakiś magiczny sposób, by spowolnić. Aaa, w ten sposób. Dobra. Tam Kandak był w ogóle w tym klasztorze. Ale to może za chwilę. Mam oczywiście spowolnienie. Także wykorzystajmy na tym nowicjuszu. Zeszczu podrynne. To powinno pomóc. Będąc pod wpływem czaru spowolnienia, z pewnością nie wygra zawodów. Najlepiej będzie, jeśli się oddalę, tak by nikt nie nabierał podejrzeń. No jasne. To niech oni się tutaj zbierają, a my idziemy do Kandaka porozmawiać, bo go tutaj widziałam. Ciekawe, że do klasztoru wrócił. A co ty tutaj robisz? Nie wyglądasz mi na maga. Zostałem ciężko ranny i magowie pomagają mi wrócić do zdrowia. Widzisz, moje ciało jest w doskonałym stanie, ale mój duch potrzebuje leczenia. I leczysz go alkoholem? Nawet paladyn ma chwilę słabości. Od czasu tej sprawy ze złotymi nosami nie mogę zaznać spokoju. Magowie ognia mówią, że wszystko jest w porządku i powinienem porzucić tę sprawę, ale niech Inos wybaczy mi te słowa, nie zgadzam się z nimi. Mieliśmy nauczać o naszym panu wszystkich niewiernych, nawracać tych, którzy błądzą, poprzez nasze słowa, przykład i święty ogień. Tymczasem zajmujemy się sprzedawaniem posążków i powiększaniem majątku kościoła. Przez to wszystko czuję, jakby mój ogień gorliwości dogasał. I zupełnie nie wiem, co z tym począć. Nie mogę powiedzieć o tym moim braciom. Co by sobie o mnie pomyśleli? Albo co by było, gdybym swoje zwątpienie przelał w serce któregoś z nich? Dlatego, gdy zobaczyłem, że wracają do mnie dawne demony i znowu sięgam po butelkę, natychmiast zabrałem swoje rzeczy i przybyłem tutaj, do klasztoru. Szukałem miejsca odosobnienia, gdzie mogę spokojnie się pomodlić, odciąć od świata zewnętrznego i przemyśleć wszystko od początku. I jak ci idzie? Chyba sam doskonale widzisz. Przynoszę hańbę własnemu zakonowi. Zawsze możesz zacząć od pozbycia się tej butelki. No. Masz rację. Zbyt długo pozwalałem, by ten przeklęty płyn mnie więził. Weź go. Muszę się pomodlić. Jak się mają sprawy? Muszę przyznać, że na ciebie liczę. Proszę, nie zawiedź mnie. Okej, okay, mamy nowe zadanie. Wojownik Innosa. W klasztorze spotkałem paladyna Kandaka. Sprzedaż złotych Innosów pod kościołem wpłynęła na jego wiarę bardziej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Co więcej, powrócił do nałogu alkoholowego. Póki co zabrałem mu jedną butelkę, ale powinienem odwiedzić go jeszcze raz, gdy już poczuję się lepiej. No dobrze, jasne. Tu jakiś nowicjusz, taki zwykły. Z nimi raczej nie dojdziemy do żadnego ładu ani składu. Tutaj była ta pracownia tego typka. Tam mogę zejść na dół. Tu jest chyba kuchnia. Albo nie? Inny golf. Ej, czyli to ty jesteś tym chłopakiem, o którym mówił Riordian? No. Słyszałem, że razem z Kesselem wpakowaliście się w niezłe kłopoty. Powiedz mi, naprawdę myślisz, że twoje życie i prywatne cele są na tyle ważne, by narażać innych i zakłócać spokój tego świętego miejsca? Że co? Chcę tylko powstrzymać niebezpiecznego człowieka. Volkera? No tak, bo to taki straszny, niebezpieczny starzec, który nie ma nic lepszego do roboty od prześladowania młodych awanturników z przerostem ambicji. Gościu. Zmierz się w końcu z samym sobą. Tak bardzo pędzisz do przodu, że sam nie możesz za sobą nadążyć. Spójrz, gdzie cię to doprowadziło. Stałeś się cieniem samego siebie.
Jesteś w błędzie. Nic o mnie nie wiesz. Czyli wszystko, co przeżyłeś, to ciągle za mało, byś w końcu przemyślał swoje postępowanie? Masz tu coś, co pomoże ci dojść do końca tej ścieżki. Okej. On mnie uśpił, czy co mi... Najwięksi będą najmniejszymi. Ten szalony mak zmniejszył mnie do rozmiarów szczura. Muszę znaleźć jakiś sposób, by się stąd wydostać. Upadek z tej wysokości przy moich aktualnych rozmiarach z pewnością będzie śmiertelny. Jeszcze mnie kurna wsadził na regały. Powaliło tego maga. Co za gościu? Marvin, spokojnie. Mając akrobatykę, nie mamy z tym większych problemów. Nie. Czeka mnie kolejny skok. Czy mi się wydaje, czy po drugiej stronie widzę larwy? Będziemy unikać walki, te? Może być trudno, Marvin. Czy ten gościu jest jakiś dziwny? W sensie, my straciliśmy brata. Dobra, z dala od tej larwy. Przejdziemy pomału tędy. O matko, ich jest tu więcej. I mamy problem. O fuck. I co dalej? Siup, do zupy. Paskuty. Jeśli nie zeskoczę idealnie do kociołka pewnego wody, czeka mnie pewna śmierć. Ciesz, że ten kociołek jest zimny, chłopie. Czy jestem w stanie stąd wyjść? Ej, no halo. Okej, chyba musimy... O, dokładnie równo wyjść na łyżkę. Przewróć książkę. Ja nie mam pytań. Co ten gość sobie w ogóle myślał, nie? Powaliło go chyba. Napij się mikstury. Tutaj droga się kończy. Muszę się zastanowić, jak zejść bezpiecznie na sam dół. Nie wiem, ale możemy się tego napić. I to będzie chyba ta mikstura, która nam pomoże, wiecie... Z wysokością. Wypiłem jakiś eliksir. Smakuje jak mikstura swobodnego spadania. No dobra, no to spróbujmy. O nie, pan szczur! Co się stało? Czy mnie ten szczur zagryzł? Ty Ingolf, ty jesteś jakiś głupi chyba. Mogłeś mnie zabić. Daj spokój, chłopcze. Kilka półek skalnych i szczury to dla ciebie żadne wyzwanie. Słyszałem, do czego jesteś zdolny. Kurna, chłopie, te szczury były większe ode mnie. Ci jestem przeprosiny. Większe ode mnie były. Moje pobudki nie były tak honorowe, jakbym tego chciał. Pozwoliłem, by emocje wpłynęły na moje zachowanie. Ale stało się tak, gdyż w pewien sposób zobaczyłem w tobie dawnego siebie. Wiele lat temu, gdy jeszcze nie byłem magiem, sporo podróżowałem po świecie. Myślałem, że pomagam napotkanym ludziom, a tak naprawdę pomagałem tylko sobie. Ale co w tym wszędzie, złego? Wszędzie, gdzie się udawałem, wprowadzałem jeszcze większe zamieszanie niż te zastane podczas przybycia. Nawet nie wiesz, ile lat zajęło mi zrozumienie, że nawet najszlachetniejszy czyn może doprowadzić do tragicznych skutków. Uważasz, że popełniam błąd, robiąc to, co robię? Nie mnie to oceniać. Dzisiejsza sytuacja jest tego świetnym przykładem. Nawet pomimo wielu lat medytacji i modlitwy, pozwoliłem, by emocje mnie oślepiły. Jedynie ty sam jesteś w stanie osądzić swoje własne czyny. Musisz tylko dać sobie na to czas. Jeśli dalej będziesz pędził jak do tej pory, to może się okazać, że następnego upadku z wodospadu nie przeżyjesz.
No ja rozumiem, ale co mieliśmy zrobić? Dziękuję za twe rady. Powodzenia na wszystkich twoich przyszłych ścieżkach. Niech twoje decyzje przywracają równowagę w naszym cierpiącym świecie. No dobra. Co mogę tutaj znaleźć? Przede wszystkim Adanosa. Nigdzie indziej nie nawiążesz z nim kontaktu tak łatwo jak w murach klasztoru. Jeśli cię to interesuje, to znajdziesz też tutaj uprawy winogron. Jeśli chcesz poczytać, to mamy bibliotekę. Jeśli pomodlić za naszych zmarłych braci, to udaj się na cmentarz. Miałbym tylko małą prośbę. Nie chodź ani nowicjuszom, ani tym bardziej magom po ich celach, ani nie przeszkadzaj im w pracy, a najlepiej sam zacznij jakąś wykonywać. Mhm, dobra. Czy gościu ma tutaj jakieś interesujące przedmioty w ogóle? No proszę bardzo, nareszcie jakaś książka. Wiecie, no szukam, bo musimy znaleźć parę rzeczy. Tu są regały. No tak, w tym pomieszczeniu byliśmy. Ogólnie ten Ingo widzę, że nie ma tutaj niczego za bardzo. Tutaj jest chyba kapliczka, gdzie możemy się pomodlić. Na razie nie chcę z niej korzystać, nie potrzebuję. O, tutaj jest to główne wejście do tego klasztoru, okej. Widzę, że ten klasztor nie jest wcale taki długi, chociaż tam widziałam, że było druga część tego klasztoru. Słyszę ścierwojady za tym, za murem. Za murami bardziej. Szkoda, że nie mam telekinezy, bo nie mam, prawda? Nie, nie mam. Mhm, dobra. Tu nie wejdę. Tu jest nowicjusz, tu możemy zejść. Możemy iść w prawo i możemy iść w lewo. Proszę bardzo, mądrość bogów. Jesteśmy w bibliotece teraz. Więc rozejrzyjmy się. Literatura piękna. Nic tu nie ma. Astronomia. Też nic tutaj nie ma. Bestiariusz cieniostwory. Okej. Alchemia. Również tu nic nie ma, ale widzę, że się ktoś tutaj kręci. Historia, astronomia. Dużo tych regałów. Magia. Mamy telekinezę. Ktoś się tam śmieje w ogóle. Ale ta telekineza to mi się tutaj przyda w tym klasztorze, coś czuję. I nie bez powodu chyba dostałam dwa te zwoje. Okej, okay, nie wiem, czy tą książkę podnieść. Chyba mogę normalnie. Kurde, no, trzeba przyznać, że ciekawie, że trafiliśmy wreszcie do klasztoru. Nie sądziłam, że w takich okolicznościach, wiecie, jako ranni. Tu jest jakiś gościu, ale to może za moment. Tam się chyba ci nowicjusze śmieją. Fauna. Chciałbym wypożyczyć almanach miar alchemicznych. Wybacz, ale mam takie urwanie głowy, że nie będę w stanie ci z tym teraz pomóc. Wy nowicjusze przychodzicie, nabierzecie ksiąg, rozwalacie je po pracowni, ale odłożyć na miejsce to już nie łaska. Almanach dostaniesz, jak uporam się z tym bałaganem. Mhm. Może mogę ci jakoś z tym pomóc? Byłoby to niezwykle uprzejme z twojej strony. Ja z mojej postaram się za to szybciej odnaleźć almanach. Przejdź po bibliotece. Pozbieraj porozrzucane księgi i poodkładaj we właściwe miejsce. Jak skończysz, to dostaniesz almanach. Okej, dobra, z deszczu pod rynnę. Oczywiście pozbieraliśmy te książki. Aby dostać almanach, muszę ułożyć książki na miejsce. Zanim poodkładam, to chcę oczywiście przeczytać. Dokładnie. Niech będzie. Mądrość bogów. I teraz tak. Bestiariusze to wiadomo. Astronomia to do astronomii. To jest logiczne. Astronomia. Wszystko jasne. Dalej.
Tutaj nie ma niczego. Tu alchemia. Bestiariusz cień stwory to będzie flora albo fauna. Historia, magia, flora chyba. Nie. Czy to będzie jednak fauna? Tutaj będzie. Dokładnie, dalej. Wengardu Świt, księga z biblioteki klasztornej. Owijące strumienie, no to może piękna literatura. Alchemia, historia, magia. Raczej piękna, bo to brzmi jak jakiś, nie wiem, jakaś liryka. Wszystko jasne. Dokładnie, Narod Bogów. Z dawien dawna człowiek próbował zgłębić naturę, to chyba historia. Nie, to nie historia. Mądrość bogów. To też nie historia. To co to będzie? Chyba nie magia, literatura piękna, astronomia, alchemia, jeszcze raz. Gdzie zatem szukać tej nieopisanej potęgi? Magia. No to do magii. Wszystko jasne. Dalej, mądrość bogów. Wysłuchajcie słów bożych, bo pragną oni, byście ich wysłuchali. Astronomia nie, alchemia nie, historia nie, magia nie, fauna nie, religia. Chyba się udało. Chwila. W sprawie almanachu... Książki jeszcze nie są poprawnie ułożone. Odstaw każdą na odpowiednią półkę według tematyki. Jak to nie? Co ty pierdzielisz? Mądrość bogów. No jak dostałam expa, to przecież musi być dobrze ułożone. Czy nie? Astronomia na astronomię, bitwa o Warant. Bitwa o Warant tu gdzieś jeszcze jest. To może telekinezą znajdę. Bitwa o Warant? Nie znalazłam takiej książki. A tu jest. A, już wiem po co mi jedna telekineza. Zdejmiemy ją sobie. No i to będzie do historii. Zrobione. O, teraz jest idealnie. Ej, ty. W sprawie almanachu... Widzę, że wszystkie książki są poprawnie ułożone. Dziękuję za pomoc. Masz tutaj almanach. Okej, dziękuję bardzo. Moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał, a w kolejnym, no, będziemy dalej szukać tych elementów do mikstury. Trzymajcie się i cześć!